Kiedy trener Biało-Czerwonych wygrał swój pierwszy mecz po raz ostatni, nie udało się to Czesławowi Michniewiczowi w Szkocji. Remis 1-1 do -1 uratował w doliczonym czasie gry Krzysztof Piątek. Paulo Sousa zremisował w szalonym meczu z Węgrami 3-3. Jerzy Brzęczek także podzielił się punktami, ale z reprezentacją Włoch. Adam Nawałka rozpoczął kadencję we Wrocławiu od porażki 0-2 ze Słowacją. Waldemar Fornalik na wyjeździe uległ Estonii 0-1. Porażkę o takich samych rozmiarach poniósł w debiucie Franciszek Smuda z Rumunią na Łazienkowskiej. Stefan Majewski kończył nieudaną eliminację przegraną z Czechami. 0–2 w debiucie przegrał też Leoben Hacker w towarzyskim meczu z Danią. Bezbramkowym remisem z Chorwacją rozpoczął pracę Paweł Janas. 1–1 z Belgią w debiucie zremisował Zbigniew Boniek. Debutanską klątwę selekcjonerów rozpoczął Jerzy Engel w meczu z Hiszpanią. Ostatnim trenerem biało czerwonych który wygrał w pierwszym meczu, był Janusz Wójcik. Polska zwyciężyła we wrześniu 1997 roku z Węgrami 1–0 po bramce Krzysztofa Ratajczyka z rzutu wolnego. Oby dla Fernando Santosa, zimny prysz w Pradze okazał się złym dobrego początkiem.